I siemandergo, subskrybujcie mnie, ja jestem Kubarą i zaczynamy nowego let's playa z Terrarii z Tomaszgiem i teraz będziemy to robić na luźno po poprzednim faile. Mam nadzieję, że to nie jest fail, ponieważ nie mamy zamiaru tego powtarzać. Się nagadam, pewnie nikt mnie nie zrozumiał, a to jest Tom, czyli Tomaszek, przywitajcie, cześć. Już się przywitam do siebie. Dobra. Ja jestem Tom, a to jest Kubarą, a to jest let's play nasz. Tak. Słuchajcie. Te surowce to są tak naprawdę z tego faila naszego, czyli z innej mapy. No bo no to był fail po prostu. Ale mi surowce trochę dirta i trochę drzewna. No wiesz, ja mam kopru. Ja mam trochę kopru. A spoko. Ja mam 3 kopru. Czekaj! Tam, tu. Gizonie! Gizniaku! Nie dzisiaj! O, glowsticki znalazłem! Pomocy! Nie umiem pływać! Pomocy! Nie umiem pływać! Nie, to powiedzieć im o właśnie tytule tego? Nie! Sami pewnie wiedzą, to jest takie popularne, kurna! A kto o tym nie wie, to naprawdę niech żałuje tego i to bardzo. Kamcio. Ale we Kamcia Kasper powiedział. Tak? No tak. Też nie wiem. Nie wiem, czy Kasperek powiedział we Kamcia o tym. Ale ja nieważne. Powiedziałam swoim kolegom na to. Dobra, wiesz, to nieważne, bo i tak pewnie nikt nie rozumie, o czym my tu pimpa pilimy. Wiem, jaką oni mają reakcję. No, też tak myślę. Dobra, wyjście jakieś jest. Ej, dobra, się tu osiedlimy. Ty, dobra miejscuwa nawet. No bez kitu, jest trochę wypadało. Trochę tej wody tutaj tylko wylać i fajne nawet miejsce można sobie ten. Bez kitu, tak nad wodą będziemy mieć, a z wody będziemy robić mikstury. Ty, dobry, dobry. Może w przyszłości ja zrobię generator rekinów, bo naprawdę umiem go zrobić i jest mega epicki i mega dobrze działa. Jestem mega. Jestem mega zordem. Mega zarał, mega zarałkę. Mnie rozwaliło o placku, ale tego nie będę mówił. Ja powiem. Ej, upiegłem ci placek! O jakim smaku? Plackowym! Dobra. Dobra. Skupmy się na rozgrywce zamiast na tym filmie. Dobra, no to ja się skupię na rozgrywce idąc po slajmy. A mój atomowy królik poleci za mną. Dobrze? Atomowy królik. Pierdzimen jest OP. Tak, o, widzę już slajma, trzeba wiesz, gelu trochę tego zdobyć. Gelu. Gelu do włosów trzeba trochę zdobyć. Takie... Nie co? Na twojego królika będę mówił od teraz Pierdzimen. A ja będę mówił na gel do włosów. O! Znalazłem iron ore złożę. Ej, daj, ja też chcę mieć iron ore. No pamiętajcie to. Iron jest potrzebny. Do skrzynek! Oj, najbardziej do skrzynek! Pamiętam jak na początek, kiedy grałem w Terrarię, i tak full EQ i ten... I nie mogłem znaleźć w ogóle Irona! I tak myślałem... Początki są... Potem jak się to rozkręci, to straszny jest EQ. No. Tak na początek to jeszcze nic za bardzo nie widać, ale już jak ten... Już jak będziesz miał przynajmniej hełmik ze zbrojki, czy jakąś chatkę, no to już się zaczyna robić bajzer w EQ. Przynajmniej jak już będziesz zaczynał domek, to tak naprawdę masz przesrane. No. Poruszmy temat końca świata. Jest 2012, jeszcze nie zapowiedzieli końca świata. Koniec. Jest 2013, jakbym powiedział 12. Bo nie wiem, co powiedziałem. Okej. Okay. Trzeba będzie jakieś normalne drzwi tu zbudować, bo ja najpierw zrobię takie coś. LOL. Dobra. Tak, już zrobiłem początek kopalni. Tak naprawdę. BOOM! Glow stick! Ile chcesz? Zrobię nam świeczki, okej? Okay? Ile chcesz świeczek? Dwie. Dam ci 6. Wiedziałam, że to powiesz. Albo dam ci 3. To jest fajne, tutaj nie ma takich ograniczeń jak w Minecrafcie. Nie mówmy o Minecrafcie, bo to inna gra. No dobra. Nie lubię... Ale to jest głupie! Nie lubię mówić... Tam nie... 64, a tutaj nie... na przykład... O, oh, fuck. Tomek Ogar. Zalałeś nam kopalnię! Nie! To nie jest kopalnia, to jest ta część... Tylko, że wiesz, że tutaj gdzie teraz jesteśmy, to tu będzie nas dom. Wiem!
Dobra, a ja chcę to wykopać. Gij, ziemniaku! Nie, dzisiaj. No kurde, jak mi brakuje tego grappling hooka! No mi też, to jest przykre. To nie jest słabe ani złe, to jest przykre. No, muszę cię drewnem podsadzić. Początki są najgorsze. Podsadzę się drewnem! Podsadzę się drewnem! Kid, że nie będziemy mieli na workbencha. A właśnie, nie mam workbencha. Bez hitu, ja go zrobię, ja mam drewno. Nie, bez Herman's Boots. Nie mam drewna, daj mi drewno, ja będę tutaj ludzikiem od tego, żeby urządzić chatę. Ty będziesz kopaczem. Dawaj drzewo. Rzucać ser! Rzucać drewno! Ale masz drewno! No nie powiem. Spory zapasik. Dobra. Dobra, na początek crafting, potem zrobię piecyk, okej? Okay? Lecić w dół! Jakby coś to... Tepniesz mnie, czy będę musiał dodać? Nie, nie tepam tu ludzi. To wiem, co zrobię. Dirtoman! No kurde, mam... zapomniałam, że muszę oszczędzać stołu na tego. Na furnace'a, teraz muszę dokopać się do 20. Ten, kto oglądał mój poradnik, ten wie. Stone jest na porządku bardzo, ale to bardzo rzadki. No właśnie, wiem właśnie. Kiedyś właśnie też, jak zaczynałam grę w Terrarię, to nie mogłem nigdzie znaleźć stołu na piecyk, a nie chciało mi się kopać. Lol, ale ja się wykopałam trochę. Lol, ja już zaraz będę miał furnace'a. Już mam furnace'a. Przetopię coś. O, wiem, gdzie go nawet postawię. W takim miejscu, gdzie będzie bardzo ciężko dojść do niego. Zapomniałem obrać jądro. Rzucać ser! Dobra, nie mam pojęcia, po co to powiedziałem! Nie wiem. Po co? Żeby rzucić ser. Rzucać ser! My mamy fajny system kopania. Ty masz! Ja nie kopię, ty kopiesz! O! Lol, ale to ładnie będzie wyglądało! Ale patrz, gdzie fajne miejsce, jakim postawiłem piecyk! Ej, masz irona, to dawaj zrobimy kowadlałkę! Wiesz co, ja się wkurzę teraz, bo to nie brzydko! Lol! Tomek, Hogar! To ładnie wygląda! Chyba, że według mnie derp Terrarii ładnie wygląda. Tomek Ugar! Co? To! Nie, nic działa. Dobra, słuchaj, zaraz się robi noc, więc ja zaraz zrobię nam zabezpieczenie antyzombiczane, wiesz? Jeszcze. Ja zrobię! Ty kopaj, ja umiem robić zabezpieczenia antyzombiczane. Już. Takie jak ja tam. Tomek Ugar! Mogę ja to zrobić? Proszę. Nalegam, żebym ja to zrobił. A ja będę minerem. No. Beskitu, ja zrobię nam skrzynkę. Brawo! Wspiera się dobry pomysł. Słuchaj, przedłuż tą platformę od piecyka i tam zrób skrzynkę, okej? Więc to idę rąbać drewno, bo nie mam. No to idź narąbać drewno, bo nie masz. Ale szybko noc, dzień mija tak o... Co nie? No. Nie bój się, zaraz się otworzę, okej? Ja się nie boję. Ty się bój tego slajma. On jest... No wiem! Ile razy ci slajm na początku gry zabił? Zależy. Z mojej nieuwagi, czy po prostu... Swojej nieuwagi! Z nieuwagi to jest 5 razy, a jak się chadziałem, to raz. No mnie... Ja 2 razy jak się chadziałem, a z nieuwagi to... Może 2 czy 3, coś takiego. Ja 5. Weź ty, ja spadałam nagle. Slime. No, takie coś też jest wkurzające. Że ktoś spada i nagle ten. Nagle taki slime wyskakuje. Ej, ja zrobię sobie młotek! A ty nie masz mordy! Weź tego nie porusza. No, to jest dziwne. No, wiem, że to jest dziwne, ale nie mogę jej ten. Bez sarkazmu jest dziwne. A ty nie masz mordy! No koniec pytania, ty nie masz mordy. Zrobić Iron Man! A mamy skrzynkę? Nie. No to... Zaczekaj chwilkę. Starczy jeszcze na anvila. To tu będzie stał anvil, a tutaj będzie stała skrzynka. Nie mam derpa, więc muszę 2 derpa wykopać. Dobra, trochę... Tu anvil i jeszcze 2 derpa tu postawię.
kurde, nie ma. No! Do, no dobra, postaw skrzynę. A drugą? A drugą? To zrób na te dwie platformy i postaw drugą, okej? Okej. A ja tu... Zrobię briki nam, żeby to trochę ładniej wyglądało. To może zrobisz ściany z briku, wiesz? Brikowe ściany, naprawdę? No to zrobisz... Graj brikowe ściany! Brawo! To nie był sarkazm. Czekaj, nie idę gajda odratować! No, gajd jest... No, gajd jest wielka ciapa. Trzeba mu będzie jakąś chatę znaleźć albo dziewczynę. Raczej to pierwsze. A potem dziewczyna. Wyprowadzi się od nas i będzie spokój. Znaczy nie, gajd jest OP. Bez gajda życie nie ma sensu, jak dla mnie. Gijesz, slajmie! Nie dzisiaj. Gij, ziemniaku. Nie powiem. Gij, slajmie. Ale naprawdę ładną chatę będziemy mieli. Naprawdę ładną chatę. Ej, to patrz, ja się zajmuję udekorowaniem chaty, ty się zajmujesz ogólnie miningiem i wszystkimi rzeczami związanymi z miningiem, a ja wszystkie rzeczy związane z chatą. Okej? Okej. Okay. Ja po... Ja potrzebuję... ja mam młotek. Jak wytworzyć młotek? Dobra, wytworzy młotek. I porządny może jakiś mieczek. Naprawdę! Weź, ogarnij się! Ja też w sumie mogę zrobić mieczek z drewna. O, no mogę! Jak zrobię... Jak mi wbiję lewne wundary, to się kurde. Dlaczego? Ja mam zwykłego, bez żadnego enhantu. Fuck. A ja mam słaby... Naprawdę! Tak, słaby damage. Minus 14% damage, minus 16% speed. O, ten, już cię trochę współczuję, ale nie dam ci swojego. Ła! Jesteśmy wojownicy, wasabi! Kurde, lepsze postacie, Excalibur. Jesteśmy najbardziej wykokszone postacie. O, to jest winda! Ej, to będzie winda nasza, będzie... Ej, no kto rozwalił drzwi? To twój kurde. Ej, no! Masz te drzwi na pewno, bo ja ich nie mam. No to ja zrobię kolejną parę. Lol. Ktoś nam rozwalił drzwi. Dobry, albo mój królik. Bez kitu. Królik zrobił wjazd na chodę. Czekaj, ja sprawdzę, jak się nagrywa, czy mnie dobrze słychać, czy ta muza przeszkadza trochę. Robię pauzę w stopowaniu i jesteśmy po przerwie. Wszystko się dobrze nagrywa, muza mnie nie zagłusza, czego się zawsze boję w Terrarii. A ty? Nie. Bo ja nie nakręcam filmiku. No właśnie. To też trzeba ująć. Ła, żel do włosów mi wypadł. Lubię takie luźne serie, jakoś nigdy ja nie lubię takich bardziej spiętych serii. Bardziej do tego zawsze tak podchodziłem z zabawą. A ty? No. Ogólnie do gier no, trzeba... No, kolegami też kręciłem. Ogólnie do gier... Live tylko, bo gość miał taki słaby komputer, że kilkasekundowy filmik, wiesz, ten wrzucał? Ile? Całą dobę. Kilkosekundowy? Tak! Może zostawię to bez komentarza? A ty, Tomek? Ja to zostawię bez komentarza 2 lata temu. A teraz to skomentujesz? Tak. Jak? On miał na pewno Windowsa 8. A ogólnie kto lubi Windowsa 8? Bo ja jakoś nie przypadam, patrzyłem te wszystkie wersje Windowsa i z tego co widzę to 8 to jakiś niewypał jak dla mnie. Ja się na tym nie znam i zostaję to bez komentarza. To zostaw to z komentarzem! Dobra. Łapka w górę! Dobra. Ogólnie kto słyszał taki tekst? Subskrybujcie mnie! Ja weź, to było lipne! To było dobre! Zależy! Jeżeli porówna się do soku, to tak, jeżeli do subskrypcji nie. Do jakiego soku? Sok skrybujcie mnie! A sok jak skarpeta. Tam po polsku to możesz sok skrybujcie, czyli sok skrybujcie. No dobra, sok skrybujcie. Właśnie! Sok skrybujcie sok!
Ej, słuchajcie! Słuchaj, Tomek, dałeś mi 4 wallbricki. Dzięki! No, a co? To nie jest aż taka biedota. Dałeś mi 24 redbricki, nie wiadomo po co. I dałeś mi 4... Co? I no bo to będzie na udekorowanie domków. No dobra. To ja to postaram się wykorzystać w sposób godny Kuby. Dobra, nie będę tego teraz wykorzystywał, jak jest noc, bo będę rozwalał sufit. Uaaa, pomocy! O ja pitole! Dobra, pierwsza śmierć Kuby. Okej. Nie dam jakiegoś dead linkera czy coś takiego, bo po prostu nie umiem. Nie mam fajnego programu do montażu. Druga śmierć Kuby. Weź zrób tu jakieś platformy, błagam. Przestań się śmiać. Bo ci zaraz killnę komendą. Co? Ci zaraz killnę komendą albo zespałnie Skeletrona. Skeletrona plus plus. No nie mam tych. Dobra, zrobię to. Zrób to! W końcu! Trzecia śmierć Kuby. Idzie na mnie zombiak. Fight! Uwaga, bije się zombiakiem na klatę. Jak myślicie, obstawiacie, kto wygra? Zombie czy Kuba? Jeee, źle obstawiałeś. Dawaj mi swoje wszystkie itemy. O, zombie się u nas... Bo ja się fajczę. Double fight! Powietrze fight! Powietrze, help! Powietrze, pomóż mi! Dobra, chodź. Dobra. Dobra, kopię. Ile ogólnie nagrywam? Około 13-14 minut. Koniec czy jeszcze nie? Tomek. Nie! Dobra, dawaj ten odcinek, do 30 pociągniemy. Ale jak mi coś wbije... O, właśnie wbił! Może tak na wszelki wypadek zróbmy cię. Dlaczego? Bo dobra. Ja też prawie dadłem. A wyś zrób cięcie na chwilę, okej? Okay? Okej, okay, to robię cięcie. Na twoje pozwolenie zrobiłem właśnie cięcie. Ale na serio, czy nie? No zrobiłem cięcie. Spoko. A co? Popałam się, że ktoś mi się to... Aha, spoko, spoko. Czekaj, spytam się, czy mama zrobi mi jest. Dobra, tylko szybko, proszę. Dobra. Dobra, zedło. Nie została sobie bateria. Dobra, to ja już robię ten. Zaczynam nagrywać. Okej, okay, jesteśmy po cięciu. No, no i wracamy, no nie? I dociśniemy to do 30 minut? No. No, a więc głosujmy. Czy Kuba dobije filmik do 30 minut, czy jednak do 20? Głosujcie, jeżeli nie, łapka w dół. Jeżeli tak, łapka w górę. Ogar! Nie można głosować w łapkach, jakby coś. Można zrobić ankietę na YouTubie. Tak? Hmm? No, naprawdę nie widziałem młodym. No to Kuba, że potem zrobię ankietę. A może nie? Jak chcesz. Okej. Oni wiesz, że oni to zobaczyli. No wiem. Specjalnie tak chciałem napisać, tylko no wiesz, na czacie tym moim, ale kinomendę. Okej. Idę rąbę z drewna. No to idź.
A ja się postaram jakoś stąd wyjść. Okej, wyszłam. A można zrobić drewniany kilof i sikera? Nie. Tak coś czuję. Naszą koprowę by był lepszy. Multimine! Multimine has OP. BOOM SHAKALAKA! Sorry. Gdzie jest mój królik? Cześć. Okej. Cześć. Dobra, to ty kop drzewo, a ja pójdę po piasek i postaram się zrobić botle, okej? Butelki? Botle, no. Co by? Mój! No zobaczyłem go pierwszy. Ale ja zobaczyłem pierwszy. Kurde. Daj, bluma. To dobrze, bo zaraz będziemy robić potki. A ja jestem... Ej, dawaj wykoksimy się tak, że na potkach będziemy największymi koksami terrarii. Z najsłabszymi postaciami. Wiesz co? Walić grawitację. Walić grawitację. Bez kitu, ja to zrobię. Jest to, walić grawitację. Widzisz? Nie, nie widziałem. Weź dojść do czerwonych, może co? Aha, no zapomniano. Beskituję też nie. Tak, sam mi coś każe robić. O, iron! Jak fajnie. O, drewno. To będzie taka miła wyprawa, taka trochę, wiesz, poszukiwawcza, żeby znaleźć jakieś odległe krainy i nieznane. Pimpapy. Dobra. Myślałem, że powiesz nieznane surowce, które są tak naprawdę znane. Aha, ale weźcie mi naprawdę powiedzieć, co to jest pimpapa. Bo nie wiem, po prostu... A co ja nie wiem? No ja też nie wiem. Po prostu kiedyś mi się przez przypadek powiedziałam pimpapa i wiem, że coś takiego istnieje, ale nie mam pojęcia co. Ja wiem, że sorry. Istnieje coś takiego jak... Pichataja. Cioteks, ale nigdy nie wiem co to jest. Ja słyszałam, że coś jest takiego jak cioteks. Wiem, że to jest połączenie... Pumeksa z cioteksem. Chyba... Ja zawsze myślałam, że to... Jakaś torba połączona z cioteksem. Aha, a ja znalazłam skrzynkę. A ty nie masz mordy. Weź. Tak, znalazłem broń, czyli włócznie. Znalazłem dwie potki na Shane, które emituje światło. Znalazłem 18 pochodni, 20 silver coinów, 7 iron barów, 25 shurikenów, które ci oddam, ponieważ nie lubię shurikenów. 5... Sorry. 5 butelek healingu i 5 granatów, więc mam już dwie bronie. Je, ale ta włócznia chyba jest lepsza od mojego miecza. No, będę jak to kował teraz z włócznią ludzi. Włócznia jest dobrą. Na początek tak. Ogólnie ona jest bardzo dobrą bronią, jak nie masz trip hardu. Hard moda. No to hard moda, ja to mówię na to. Trip hardy. Tylko nie mów hardcore. Nie, hardcore to... Hardcore to będzie chyba... Przy tworzeniu postaci. Im? Bez kitu. Najfajniejsze we włóczni jest to, że ten, im. Że przenika przez ściany. Mówić im, że ty robisz tak jakby moda do... Nie, już i tak powiedziałeś. Ale nie powiedziałem co tam będzie, a będzie przykro. No, już mam dużo zrobionego. No, znaczy nie, nie robiłem za bardzo, ale mówię o tych rzeczach, które już zrobiłem. To jakby coś to wyślesz im w gomendach im wyślę. Pomocy potrzebuje Legarz 2. O nie, zaraził dobie! Nie! 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 Dobra, żyję! Potka! Ha! Jestem... No nie, Slim! Kto się boi Slimów, łapka w górę! Kto się boi Slimów, łapka w górę! Odpowiem ci odpowiem ci łapką na łapkę. Łapka w górę się boi slimów. Zauważasz, że babcia Tomka jest przehardkorowa łapka w górę. Dobra! Ale nie mówię jakiego Tomka. To ja dopowiem. Tomka radzi... Tomusa 1, 2, 3, 4. Już prawie zdradziłeś imię, jego nazwisko. Czekaj, no właśnie chciałem. Ale no powiedzieć nazwisko, Tomusa.
Jest to, ja zaraz wrócę, tam nie wiem, czy ty chcesz zrobić cięcie, czy... Znalazłem piasek! No to witaj w kubie, bo ja go nie znalazłem, ale znalazłem coś, więc witaj w kubie z odkrywki. Dobrze, no to ja zaraz się wrócę na chatę. Kurde, ale jestem masta trolla, wiesz? Co? Ponieważ widzę slime'a, a kopię piasek. Slime jest tu. Okay. Nie kopij mojego stylu. To jest mój styl. Ja jestem masta trolla. Nie, ty jesteś masta trolla. Ale ja udaję, że jestem masta trolla, żeby cię wnerwić. Więc jestem większy masta trolla od ciebie. Kto uważa, że jestem większy masta trolla od Tomka? Łapka. Łapka. Spindalaj, to mój film. Ci zaraz wyeksmituję z tego filmu i wytnę cały twój głos. Ty chuj, a jak mnie wytnie z tego gry? Będziesz sobie chodził jako normalna postać. Ja powiem, że to jakiś nubek, który biega sobie. Spoko. Kłam. Nie, nie kłamie. Kłamiesz, że nie kłamiesz. Wiesz, że nagrywam dźwięk Audacity. Swój, a twój frapsem. Więc dźwięk z frapsa mogę wytnąć i Audacity też. Boga. To wiesz co, ja się... Zaraz wrócę! Więc... Goodbye. Oto Tom! Ten dziwny, przedziwny Tom, a ja mam 8 HP i się boję, że zaraz zdenę. Dobra. Trzeba przepalić piasek na buteleczki. Dobra, jestem po małych błędach technicznych. Nie powiem, kto był twórcą od błędów, ale okej. Żyjcie, że był to, że to był Tomek. Nie, to nie. Weź nie dmuchaj w mikrofon, bo to wszystko słychać, ale to tak słychać, że aż słychać za dużo. Śmieję. Okej, po pierwsze to nagrywamy 28 minut. No, u mnie 20... U mnie 23. No bo wiesz, ja A puszki to ja ten... od momentu wejścia... No właśnie, a ja jak było cięcie, to zrobiłem cięcie. Stoperze. Okej, robię sobie buteleczki, wiesz? Znaczy mam już znaczy robię sobie z całego piasku buteleczki. Okej, mam 93 butelki, schowaj mnie na górę, jak będziesz chciał zrobić potkę. I wiesz co ja mam? Zgadnij co ja mam. Patrz, widzisz mnie? Żelazny miecz, a to jest włócznia. Oko. Wiesz, ty inwestuj w kilofy, ja inwestuję w broń, okej? Ty pierwsza rzecz, jaką robisz, to kilofy, ja robię broń, okej? Więc ja sobie już zrobiłem z Irona broń. Dlaczego ja mam królika trzepnąć przez ścianę? Ho, ho, jestem lepszy od królika. Każdy jest równy. Naprawdę? Mój królik nie... Chodźmy do Cave'a. Do którego Cave'a? Zalowalne cię w ryj! No nie powiesz czegoś? Jest wyłączone PvP. Ale mogę cię w realu. To ciśniesz ze swojego bloku domowego. Oj, uderzyłem w monitor, przepraszam. Ale mi cave, brawo! To nie wiem. O fuk, nie to chciałam zrobić. Ej, dawaj się kupiemy w dół. Ty nie musisz stawiać pochodni, bo ja mam światło. Dookopaj się, ja jestem światłem. Świecę przez 5 minut jak coś. Ty światko, ładnie. Nie wiem, co, co to za słowo światkołaż? Wiesz, że nie mam pojęcia? Myślimy, dobra, poczekaj.
I nagrywamy. Jeszcze pięć... Wiem, ty światło... Okej. Za 5 minut kończymy. No. Tak? Spoko. O, Sryron. Ja myślałam, że... Dobra, Jezu. No, w sumie nie można marnować czasu świecenia, wiesz? Bo świecę tak tylko przez 5 minut. Cave! Ja chcę się bić! No, ale... Zerwałem cię w twarz! Na twojej twarzy! To było dobre! Dla mnie było lepsze. Podobno marchewki dobrze działają na spro. Okłamałeś mnie. Leci samolot! A to była jego mama chyba. Ach ty kochane mamy, które tak bardzo kochają swoje dzieci. Że aż Że spuszczają na nich samolotu. Na siebie przypadkiem też. Czyli robisz samobójstwo. Dobra, wiesz co, kopiemy sobie. Się dalej. Kopiemy. W sumie mam jeszcze 3 minuty światła. I jeszcze mam jedną potkę na oświecenie. Dobra. 3, 4, power. Papa, królisiu, zaraz przyleć do mnie. 3, 2, raz. Normalnie. Nie, marchewka usuwa i przyzywa królika. Jak będę miał grablin hooka, będę się bawił. No ja też. Twoja mama jest twoją mamą, a moja jest moja. Bujaj się! Boże święty, przypomniało mi się! Nie wiem czy to zaśpiewać, to taka przeróbka. Ogólnie ja kiedyś słyszałam jakiś rap, jak jakiś koleś na podwórku święta śpiewał bujaj się, Jezu! Wiesz? Dobra. Oka. O, tu też jest kajf. Ja mam dłuższy miecz! Ja sobie mam włócznię! Bo włócznia jest bardziej OP od miecza. Jakbyś nie wiedział. Czemu jest jeszcze muzyka z dnia? Jak my już jesteśmy dawno pod ziemią. Hała! Samobrażenie. Bo to Terraria? Prosta odpowiedź. Bo to Terraria? Bodga, szybko! Nie ma picia. No! Ale nie, można na lekcji pić chyba. Skrzynka! Ja też dodam, tylko że mam mniej HP. Ile? Gdzie jest skrzynka? Inwazja o... O, moja skrzynka! Szybko! Unik! A slajmy są głupę i tutaj nie lukną i zaraz nam się skończy powietrze i nie będziemy oddychać. Tam było coś fajnego! Zobaczysz na filmie, bo ci nie powiem. Słuchaj, zanim deadne, chcę jedną ważną rzecz zrobić. Nie, jak nie zamurujesz, nie nagrywam więcej z tobą. Nie chciałam cię zamurować. Ja chciałem... Słuchaj, mnie cię zabił! Dobra, wiesz co, ja też się wracam na spawn. Nie ma tu tam, to wracamy na spawna. Okej, to... Słuchaj. Jak ty zrobił? Chodźmy, na spawn. Chodźmy, bo tutaj jeszcze monokulus leci. O Jezu. Trochę się źle czuję, nie wiem czemu. I cały dzień się źle czułem. Boom, level up! Gwiazdkę! Muszę zrobić jedno. Mała gwiazdka, mocno świeci, tule się! Po... Roku.
A tu królik wbił do domu, zabije go z ochotą. A królik sobie pierdzi ciągle. Dobra! 30 minut na moim stoperze jest. To co, żegnamy się? Tak! Teraz nakręcimy drugi odcinek. Dobra, no to chodź, gdzie się ładnie byłoby pożegnać? Tutaj dawaj, w tym mini magazynie. Nie, dochodzi do mini magazynu. Na naszym pięknym domku. A nie, naprawdę z tego ładny dom można zrobić. No, no to, siema, to był Let's Play. Subskrybujcie mnie, tak jak ja to dziwnie mówię, bo ktoś mi tak kiedyś powiedział, nie wiem nawet kto to był, ale... Okej, dobra, wyłączyłem mu ze Terrarii, nie wiem czy to było słychać. Więc, no robam i czekajcie do kolejnego odcinka. Zagrajmy w piwko Terrarię, zresztą jeszcze nie wiem jak to nas nazwać. Nie wiem, ja to chyba nazwę zagrajmy w piwko Terrarię. No, może co ty jesz na filmie? Niegrzecznie tak. No to jest ten... Nie wolno jeść na lekcji! To jest filmik. Dobra, siema, nara, ludzie, jestem Kubarą, a to jest Tom, czyli Tomasz. A ja wejdę do wody. Tak.